zwany kurator, czy ktoś, kto dla Państwa te prace z kolekcji wybrał i zadbał o ich aranżację w przestrzeni. Świat kolekcjonera sztuki jest często światem zamkniętym, światem bardzo prywatnym, tym światem prywatnych wyborów, prywatnych inwestycji i każda sytuacja upublicznienia takich zbiorów jest sytuacją mocno dyskomfortową. Taki dyskomfort dzisiaj trochę odczuwam, bo każda praca, która w kolekcji się znajduje, w jakimś sensie nabiera pewnych nowych znaczeń. Nowych znaczeń poprzez to, że umieszczone jest w jakimś kontekście. Ten kontekst właśnie decyduje o zmianach znaczeń. A ten świat znaczeń, ważny, konstruktywny dla kolekcjonera, niekoniecznie musi być atrakcyjny dla widza. Mam nadzieję, że dla Państwa chociaż w części się stanie. Tytuł wystawy On Now, Sex and Death Again zaczerpnięty z cytatu z Sary Lucas, brytyjskiej artystki bardzo mi bliskiej, której zresztą jedną pracę na tej wystawie możecie Państwo oglądać. Tytuł ten jest mocno autoironiczny, no bo jakkolwiek by nie patrzeć, ta wystawa to wystawa o ikonografii cielesności. To ludzkie ciało poddane transgresji jest głównym jej bohaterem, a w centrum zainteresowania artystów znajduje się seksualność człowieka i śmierć. Bo tak jak pięknie pisze Jarosław Lubiak z Muzeum Sztuki w Łodzi we wstępie w katalogu wydanym z okazji tej wystawy, fotografia jak mało które medium odbija przemijanie i śmierć, jest śmierci lustrem. Co na tej wystawie możecie Państwo zobaczyć? Możecie Państwo zobaczyć pracę paru artystów, którzy rzadko bądź wcale nie pojawiają się w polskim obiegu wystawienniczym. Możecie Państwo zobaczyć na przykład pracę Nan Goldin, między innymi ze słynnego cyklu Devil's Playground. Możecie Państwo zobaczyć pracę Paula McCartiego z cyklu Saloon, pracę Thomasa Ruffa, akty jego, pracę Larry'ego Clarka z cyklu Last, pracę Mary Alpern, Petera Belta, Borysa Michałkowa, John Kwana, Andresa Serrano, Damiana Hirsta oraz polskich artystów, którzy uzupełniają ten wątek znaczeniowy, takich jak choćby Natalia Lachlachowicz, Magdalena Hickel, Maurycy Gąbicki z jego typologiami sentymentalnymi, Zuzanna Janin z cyklem Siedem Śmierci, Katarzyna Kozywa, Konrad Position z niezwykłym cyklem Kolegium Anatomicum, czy też Dorota Nieznalska z pracami z Implantacja Perwers. Co te prace łączy tych prac, to, co stało się przedmiotem refleksji pierwszych widzów tej wystawy, którymi byli pracownicy firm wykańczających wspaniałą nową siedzibę Państwowej Galerii Sztuki w Sokocie. Tego typu odbiór spłycony bądź jakoś podsycony ideologią jest tym, czego bardzo bym w związku z tą wystawą nie chciał. Bo moim zdaniem prace te łączy pewne wspólne poszukiwanie granic artystycznego obrazowania. Myślę, że to, co łączy te prace, to, co łączy artystów, twórców tych prac, to ciągłe negocjowanie granic artystycznego przedstawienia. I tak jak bardzo ładnie powiedział Włodek Nowaczyk, otwierając wystawę Piętro Niżej, że pokazuje sześciu artystów, którzy do cna poświęcili się malarstwu, którzy malarstwu byli zawsze wierni i w malarstwie niezwykle konsekwentni. Tak myślę, że niezwykła jest konsekwencja tych prac i artystów, i twórców w eksplorowaniu granic artystycznego przedstawienia. Chciałbym bardzo gorąco podziękować za zaproszenie do prezentacji tej wystawy panu dyrektorowi Zbigniewowi Buskiemu, dyrektorowi Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Bardzo chciałbym podziękować personelowi merytorycznemu i personelowi technicznemu Państwowej Galerii Sztuki za wielką pomoc w realizacji tego projektu. Sopotowi chciałbym gorąco pogratulować
tej galerii, wspaniałej przestrzeni wystawienniczych. Pamiętajmy wszakże, że galeria to nie mury, to nie wspaniałe warunki do wystawiania pracy, ale przede wszystkim konsekwentny, ambitny, autonomiczny, niezależny program. Jestem przekonany, panie prezydencie, panie dyrektorze, że taki program upregnowany na wpływy i naciski Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie będzie realizowany, a to spowoduje, że to wspaniałe miasto zdobędzie kolejny wspaniały atrybut w Polsce i na świecie. Bardzo dziękuję za życzliwą uwagę i zapraszam Państwa do uważnej lektury tych prac. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz chciałem podziękować. Zebranie tej takiej ilości prac, tej klasy, wymagało nie tylko czasu, proszę Państwa, ale głównie pieniędzy, ale oczywiście pasji. Byłem świadkiem, jak Cezary szukał zdjęć w Tel Awiwie, w Paryżu, gdzie byliśmy razem. W innych miastach nam się razem być nie udało, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się gdzieś zobaczymy. Obie przestrzenie, które Państwo widzieliście dzisiaj, czyli dolną i górną, zawdzięczamy człowiekowi, którego tutaj widzimy. Nazywa się Jacek Szczęsny. Serdecznie witam. Trzecią przestrzeń i pozostałe inne rzeczy, które tu się znajdują w galerii, będziecie mogli Państwo zobaczyć 9 września, kiedy pokażemy topowego artystę współczesnego z pierwszej trójki Polski, Oskara Galickiego, w przestrzeni numer 2 i 3, czyli w tak zwanej sali multimedialnej, która dzisiaj jest jeszcze niedokończona. Ale 9 września będziemy wtedy się mogli tam spotkać. Od razu mówię, że na wszystkie wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w nowej siedzibie, będzie trzeba przychodzić z zaproszeniami. Także nie będzie wystaw bez zaproszeń. Z przykrością zawiadamiam tych, których nie ma w naszym adresarium, mogą się ewentualnie zapisać. Także bardzo dziękuję serdecznie tym wszystkim jeszcze raz, którzy mi pomagali w wielu trudnych chwilach, żeby tę galerię zbudować.